Witam Państwa. Nazywam się Zbigniew Skrzypczak. Zajmuję się w firmie Alfapanel sprzedażą blach trapezowych i będę chciał przedstawić instrukcje zakupu blach trapezowych realizowanym w naszym sklepie internetowym alfapanel.com.pl Zobaczycie Państwo, że jest to bardzo prosta metoda zakupu blach, gdzie można realizować zakupy w dogodnym dla was czasie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo państwa zakupów. Zapraszam do prezentacji. Niezawodny przewodnik czyli zamawianie blachy trapezowej w kilku prostych krokach. Krok pierwszy: Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę naszego sklepu alfapanel.com.pl. Krok drugi: Przed przystąpieniem do zakupu blachy trapezowej zmierz dokładnie powierzchnię dachu, na którym zamierzasz ją zainstalować. Krok trzeci: Przejrzyj szeroką gamę dostępnych produktów, aby zoptymalizować wyniki wyszukiwania, a przez to znaleźć taki, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Krok czwarty: po wybraniu interesującego Cię produktu, przejdź do konfiguratora, który umożliwi dostosowanie blachy do swoich indywidualnych wymagań. Krok 5. Po skonfigurowaniu i sprawdzeniu, czy wszystkie szczegóły są poprawne, przejdź do sfinalizowania zakupu, dodając produkt do koszyka i dokonując płatności. Przechodzimy do praktycznej części naszego zamówienia. Oferujemy Państwu możliwość wyboru dachu jednospadowego lub dwuspadowego, które mają być pokryte blachą trapezową. W celu obliczenia zapotrzebowania na blachę potrzebujemy dwa wymiary. L. czyli szerokość budynku podana w metrach oraz B. Długość połaci dachowej podana w metrach, liczona od grzbietu dachu do okapu. Wartości L i B są niezbędne do określenia ilości blachy trapezowej z uwzględnieniem zakładów montażowych. W przypadku bardziej skomplikowanych dachów mogą być wymagane dodatkowe pomiary i konsultacje z naszym zespołem ekspertów. W przypadku blachy trapezowej istnieją dwa pojęcia związane z szerokością: szerokość całkowita i szerokość efektywna. Do prawidłowego obliczenia zapotrzebowania na blachę przyjmujemy szerokość efektywną, która uwzględnia zakładki montażowe. Zakładki te są wykorzystywane do połączenia i montażu blachy, zapewniając trwałe i szczelne połączenie między poszczególnymi arkuszami blachy. W zależności od zapotrzebowania Możecie Państwo wybrać blachę o profilu T14, T18 lub T35, przyjmując do obliczeń szerokość efektywną, która podana jest przy każdym z tych produktów. A oto przykład obliczenia zapotrzebowania na blachę trapezową T18 dla dachu dwuspadowego o wymiarach L, czyli szerokość krycia dachu, w naszym przypadku to 20 m75 cm oraz długość połaci dachowej, B. Czyli 5 m75 cm. Ilość potrzebnych arkuszy obliczamy mnożąc szerokość L. 20 m75 cm przez szerokość efektywną blachy, T18, czyli 1 m17,5 cm. Otrzymujemy potrzebną ilość arkuszy 17,65, co po zaokrągleniu do liczby całkowitej daje 18 sztuk. W dachu dwuspadowym mamy dwie połacie, czyli 18 sztuk razy 2, to daje 36 sztuk arkuszy. Końcowe zapotrzebowanie blachy na dach to 36 sztuk o długości 5 m75 cm. Na tej stronie znajdziecie Państwo prosty sposób obliczenia zapotrzebowania na blachę trapezową o profilu T14, T18 oraz T35 zarówno dla dachu jednospadowego, jak i dwuspadowego. Należy znać jedynie szerokość krycia dachu L oraz szerokość efektywną wybranej przez siebie blachy trapezowej i po chwili wiemy już, ile arkuszy blachy potrzebujemy na nasz dach. A teraz zapraszamy do skorzystania z darmowej specyfikacji i uzupełnienia szczegółów Państwa zapotrzebowania w naszym konfiguratorze. Rozpoczynamy od wyboru rodzaju blachy, w tym przypadku wybieramy profil T35 i kolor blachy alucynk srebrny, którą chcemy pokryć dach jednospadowy. Następnie podajemy długość B, blachy trapezowej np. 625 cm oraz długość L, dachu jednospadowego. Przyjmijmy, że jest to 2520 cm. Po zatwierdzeniu wcześniejszych danych poprosimy Państwa o podanie Waszego adresu e-mail i przesłanie tej informacji na naszą skrzynkę mailową biuromałpa.alfapanel.pl Od tej chwili jeden z naszych ekspertów pracuje nad ofertą, którą prześlę w ciągu 30 minut. Żeby zakończyć zamówienie należy wybrać jeden z szerokiej gamy kolorów. Wprowadzić żądaną długość blachy w zakresie od 1000 do 7000 mm. Oraz ilość arkuszy blachy, po zatwierdzeniu których pojawi się pole określające szerokość efektywną wybranej blachy, a także wartość netto i brutto zamówienia i powierzchnia całkowita wyspecyfikowanej blachy w metrach kwadratowych. Teraz wystarczy przenieść zamówienie do koszyka i dokończyć zakup z sukcesem. W zależności od lokalizacji wybieramy właściwy koszt dostawy. I kończymy proces zakupowy, potwierdzając złożenie zamówienia. Przed Państwem już tylko formalność polegająca na podaniu danych do faktury i określeniu miejsca dostawy. I już po zakupach. Proszę pamiętać, że na każdym kroku procesu zamawiania blachy trapezowej w naszym sklepie internetowym, można skontaktować się z naszym zespołem specjalistów, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i udzielą dodatkowej pomocy. Dziękujemy za Państwa zaufanie i wybór naszego sklepu. Cieszymy się, że jesteśmy w stanie wspierać Państwa w realizacji Waszych projektów budowlanych. Wasze decyzje zakupowe są dowodem na to, że nasze wysiłki mają wartość i spełniają Wasze oczekiwania.